Do stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Sokółce wpłynęło zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie kominowym. Do zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy, jeden z komendy powiatowej z Sokółki, drugi z OSP Sidra. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdziliśmy, że faktycznie w przewodzie kominowym pali się sadza nagromadzona. Ogień nie wydostał się poza obręb przewodu kominowego. Działania straży polegały na podaniu tutaj proszku gaśniczego celem ugaszenia sadzy w kominie. Również ugaszono palenisko w piecu. Na koniec działań po prostu przekazano miejsce zdarzenia i nakazano przegląd instalacji centralnego ogrzewania przez specjalistę, czyli kominiarza, przed ponownym użytkowaniem.